Jeszcze raz witam serdecznie na drugiej części. Tu już nagrywkę po prostu włączyłem drugą, żeby też odcinki nie były za długie i zapraszam do kontynuacji mojego challenge'u. Lecimy. Zobaczcie, on cały czas będzie grał ze mną ten sam wariant prawdopodobnie. Już muszę się od tego gościa chyba odczepić. Niech będzie tak cały czas. Tutaj dziwne, no goniec G5 chyba musi grać. No, teraz się trochę poprawił. Dokładnie tak. A5 tutaj. Teraz się poprawił zdecydowanie. Odchodzę, żeby skoczek miał też opcję. Wybił. A to jestem zaskoczony. Co? Serio jestem zaskoczony. To naprawdę jest takie proste? Czy dobra, przyjmuję tę ofiarę. Witam, panie Mateuszu Morawiecki. Witam serdecznie. Chyba tak, żeby mój hetman miał obronę. Tu jest oczywiście szach, tu. Bo ja wiem, co z tego będzie. Grunt, żeby się wybronić i będzie nasza tutaj partia. Wiem, że tam jeszcze... Aha, dobrze, że wieża nie może... Wieża ta może... Też nie może wejść. Uf. Taki ruch, to też nie będę mógł wybić. Okej. Okay. Co mi grozi? Skoczek F6, F5 trzeba grać? Czy F6? F6 zagrajmy. Mata nie ma, choć wygląda groźnie. Wow. Jak zbije i bije, to ma potem tutaj ruch. Dobra, zbić to muszę mimo wszystko. I co? Mój król ma teraz ciasno. A tędy nie mogę zwiewać? Szach jest, co? I praktycznie mat. Ładnie to wymyślił. Chyba muszę tutaj w ogóle zbić i zwiewać. Będzie ciężko. Nie widzę obrony innej. No nie widzę innej obrony. Muszę tak zrobić. No to jest partia przegrana. No ale powalczymy jeszcze, bo tam jeszcze troszeczkę tego materiału jest. Ha, po prostu hetman zagra tutaj, pionek będzie szedł. Nic prostszego. Tutaj przeoczyłem. No nie, nic nie widzę, naprawdę. A wiecie, co mogłem zagrać? Jeszcze tak i tak. No taki ruch. Nie widział. Dobra, to tak, jeżeli tak, to tak. Dobra. Okej. Nie widział. I co z tego? Jak moje figury tutaj są kiepskie, tak spróbuję. Wszystkie cztery figury. Ha, spryciula. Tak i tak. Nie pozwalasz. Słusznie. Trzeba było bić szachuś, jak była okazja. Dobra, tak, to może na moich zasadach to wymienimy. Tam pionek leci, nie ma wyjścia. Tak czy siak jest źle. A, no tutaj nie, po tym ruchu to już też przegrywam bardzo szybko. No
Ale w ogóle mam mało czasu, zamyśliłem się znowu i nic dobrego nie uzyskałem. No żadnej kontry, nic. Dobra, to trzeba poddać partię. No patrzcie, no z gościem 3-3, no. Cały czas to samo, jak będzie teraz w ten sposób. No i dziab. Tu masz wejście. Nie masz, bo tu bije. Biorę od razu, jak daję pionka. Dlaczego by nie? Tak. Tak, biorę tu. Chodzi o to, że jak on zagra tak, to ja mam bicie. Z pionem więcej jestem. Goniec D2 oczywiście. H, będziesz mi blokował roszadę. Cwaniak. Dobra, próbujemy hetman B3. Dobra. Bitka. Próbujesz pionkę odzyskać, jasne. I tutaj mi manewrujesz, okej. Muszę to wybić. Wyjścia nie ma. Szada szybka. Możliwe, żebym była tam wygrana, możliwe. Mało widzę, w ogóle taki ruch jest świetny. Tutaj. Dobra, tak. Cześć, witam cię serdecznie. Natrafił się tutaj meczek z gościem. Po wybiciu wieża A3 i teraz będę bronił pionka i tutaj. Nie chcesz wybicia. A, to tutaj mam niespodziankę na F6 z obroną, która już nie działa. Dobra, tam bronimy, jest ok. Skoczek stoi świetnie. Zobaczymy, gdzie pójdzie koniec. Ok, to tędy. Teraz tu. Na gońca. Może pionka chapna. Aha! Podstawiłem na F4. Nic nie widzę. Na stałe czy do streamingu wróciłem. Raczej nie, po prostu teraz sobie gram, bo mam zwyczajnie na to chwilę czasu. Ale zobaczymy. Może troszkę więcej. Dawno nie streamowałem właśnie. Dobra, bronimy pionka. No i się tak porobiło, że on ma mało czasu. Dobra, biorę te pionki. Tu
Tu z szachem mam zagranie. Cyk, tu odbicie. No tak, 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 tak. Widzę, co chcesz mi zrobić. Muszę się uwolnić tutaj trochę ze swojej pułapki. Tak, może coś w tym stylu. Szach tu. Żebym tutaj nie miał żadnych niespodzianek za chwilę. Właśnie muszę bronić tego pola. Będzie problem. Tu mam chyba ruch. Dostrzegłem taktykę. Hura. No i tak się miotamy tutaj. No dobra, no próbujemy jeszcze raz. Ciekawe, czy zechce grać. Już chyba mu się odechciało. Paradoksalnie, im większy ranking przeciwników, tym bardziej się skupiam. Zaraz. I mi to bardzo odpowiada. Okej, gramy tutaj, tu. Jeszcze jakiegoś arcymistrza dobrze by było dorwać. Spróbować coś tutaj pograć. Niech będzie tak. Taki ruch, taki. No się robi też fajna zadymka. Że E6 po prostu. Dobra, niech będzie po prostu E6. Ten goniec niech sobie pogra. Może przejdę hetmana z drugiej strony. Chyba, że H3 zagrasz. Sprowokuję go do C5. Chociaż nie może, bo bicie jest. A jak tak, to strzałka. Naprawdę? Tak można? Tu. Dobra, idziemy. Idziemy na to. Czy tutaj powinien zagrać teraz przeciwnik? Tu, zagram tu. Grozi bicie, no tam są widły, ale tu już są tam niebezpieczeństwa matowe. Taki ruch to tutaj raczej. Złapałeś mi hetmana? Dobra, tego hetmana chyba trzeba będzie w dobrej wersji oddać, bo teraz tak, mogę zbić tu. Gońcem po prostu tutaj mi hetmana, ja tam, bo najpierw tam. Zaraz, nie mam ucieczki hetmanem, nigdzie nie mam. No dobra, no to trzeba zbić wieżę. Tutaj jest strzałeczka, tutaj. Dobra, biję to. No i cóż, jakieś takie ruchy trzeba grać chyba. Wieża za hetmana, a ja tutaj próbuję dalej. Tu wisi pionek, skoczek znaczy się. Dobra, tak. Nie no, wymienisz mi wszystko i mnie ograsz, no. Tak powinieneś zrobić, drogi przyjacielu. Tak, zwiążemy jeszcze, poszukam opcji. Jak mi zachowasz skoczka, to ja jeszcze mogę się tam próbować.
Tu zbijesz. Kurczę. Ja tu, ty tu. Czy ty to widziałeś wszystko, czy tak po prostu zagrałeś? Tak. Nic nie widzę. Właśnie. Właśnie. Najgorsze jest to, że ja to widziałem, tylko nie widziałem odpowiedzi. Znowu mam mało czasu, kurczę. Chyba tutaj masz strzałkę. Dokładnie. I chyba hetman tu wchodzi. A, nawet lepiej. Okej, okay, dobra. Ładnie. No, ogarnia gościu, ogarnia, podoba mi się. Tak. Tak, tak. Skoczkiem zagrasz, co? Tutaj. Bicie tu jakieś mi zrobisz. No możesz. Muszę bronić tego pola po prostu. Na B3. Mhm. Tak, tak. Tutaj dlatego skoczek z F2 się bardzo przydał. Ale chyba wyszedł... Aha, bo jest bicie, bicie. Okej. Okej, okej, okej. I ja nie mogę zrobić roszady. To jest ból mały. A niech będzie wieża C1. Tutaj, 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 tutaj. Ja wiem. Ostro będzie. Pewnie to rozważa przeciwnik. Szybko to rozważył. Muszę tak, żeby tej wieży bronić. No właśnie, i on za tę cenę jakości ma całkiem sensowną grę. Wprowadzić chyba trzeba... A, tu jest szach. I tu, ojej. Dobrą decyzję praktyczną prawdopodobnie podjął. Kurczę, no gościu ogarnia, no ma ranking, no nie jest to 2700, 2600, ale ogarnia fajnie. No tak, muszę, ty tu, ja tu. I takie zagranie. Dwa pionki mniej. Za cenę jakości to jest sporo. Bo jeśli tu, to mam opcję taką. Taką będziesz miał opcję, muszę uważać. Możliwe, że odejście jest dobre. No właśnie, odszedł. Tak po prostu odszedł. Dobrze zrobił. No właśnie. Tu muszę bronić, tam przy okazji sobie zaatakowałem. Może taki ruch mnie troszkę tutaj oswobodzi z tej ciężkiej pozycji. Jednak nie. Sprytnie, sprytnie. Aha, tutaj i tu jest szach. Świetnie. Muszę się bronić. Bardzo ciężko w ogóle tu się gra. Tu nie mogę zbić, bo dostaję mata. Tak. I co? Hetman w końcu będzie musiał być wymieniony na moich zasadach. No tak, hetman F5. Bitka, bitka.
Jego gońce są bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Szczęście już nie ma hetmana. Tu zagrałeś, drogi przyjacielu. Próba wymiany Czarnopolaka. Tutaj, tutaj. Bić trzeba. Szach. O, szach. Tak łatwo mi tutaj dałeś swobodę. Wiadomo, tam mnie trochę poszachuje teraz. Tym królem sobie ucieknę. Szach. Pionek. Jeszcze jeden. Może tu po prostu. I to chyba trzeba wziąć. To już się robiło niebezpiecznie. Kolejny szach. O, jesteś mój. Wieże zrobiły robotę. Mam cię na szczęście. Spróbujemy jeszcze raz to odczarować. Koniec D2 i wtedy hetmanem. Skoczek? To biorę pionka. Nie widzę tutaj dla niego rekompensaty. Wziąłem pionka. Po prostu się tutaj udało chycić pionka. No i spoko. Jak więcej. Działamy. Tak. Tutaj co? Jakiś taki ruch trzeba będzie zagrać. Tutaj. No i tutaj po tym ruchu wszystkie wymiany będą świetne. Wierzą, wierzą. No dobrze, będę uparcie tego pionka bronił. No niech będzie. Tak. C6. Nie chcę tej wieży tutaj, żeby ona mi się tutaj zapultała. Ale chwila, no też idziemy aktywnie, potem skoczek D5. Aż tak źle nie powinno teraz być. Król tu. Tam w ogóle E5 jest też ciekawe chyba, bo ta wieża szybko idzie na G6. Niespodzianka. Tak. Dziab. No tak, trzeba bronić. No tak. Tu? Taki ruch, co? Ojejku, jeszcze się mogę wplątać tutaj w pułapki. Ojej, no i właśnie taki ruch jest. Tutaj i jeszcze, no właśnie, to się można wplątać naprawdę. Tutaj będę musiał... Rety szach. Dobra, tak, coś próbujemy. Po
rozczarować. Może też tam taki ruch będzie obronny. Chyba tak muszę w ogóle. Kurczę, no naprawdę muszę tak. Całe szczęście taki ruch znalazłem, bo już wygrywasz. To jest właśnie w szachach trudne. Myślę, że już wygrywasz, a tutaj się okazuje, że bywa różnie. Skosiłeś mi pionka, ale nie mogę tego? Mogę. Tak, F3. Tylko trzeba przyspieszyć. Tak, tutaj chcę wziąć. Tutaj C7 bronione, ok. Dobra, idziemy. Dlaczego dałem szacha? Tego nie wiem. Kurczę, gość gra dobrze, naprawdę gra dobrze. Zostawiam pułapkę, którą widzi. Udało się. Ojejku, mogłem zbić też, tak? Cudem ta partia jest wygrana. Oj, nie odrzuciłem, na szczęście. Uff. Cudem. No niech będzie goniec G5, a tak trąbowskiego. O, bicie tutaj to super. Okej, to lecimy po swoje. No dobra, tak. No i tu. Kto ma lepiej teraz? Białe. Odbicie. A to na F, tutaj na F7. Proszę bardzo. No, będę by tego pionka bronił. Dlaczego nie? Będę. Tak. Okej. Chyba roszadę trzeba zrobić. No i dobra. Pionek więcej. Tutaj hetman F3, żeby pilnować pole D5 mocniej. Wieża C1. Zbił jednak. Zbił. Chcę spróbować jednak to ogarnąć, ale to jest też dobra wersja. Tutaj jak powrót to tak, jak powrót to bicie. Wieża na B1. Tam atakujemy. Dobra. Gram bronię. Tutaj. O, super. To biję. Fuu, pięknie. Gra jest prosta. Struktura białych pionków jest zdecydowanie lepsza. No i pionek więcej, więc tutaj szybko żeśmy poklepali i wyszło dobrze. Zaraz zagram tu, dobra. Tak, ten pionek jest wolny. Ty mi zagrasz tak, ja tak. I też cię tutaj na związaniu ogrywam. Oby nie mi skliki jakieś. Okej. No i dobra.
Szacha tutaj. Szach tutaj. Król G2 i tyle. Grozi mat. A nie, jaki mat? O czym ja mówię w ogóle? Grozi prawie mat. Mogłem dać mata w jednym ruchu, nie? Mogłem. No dobrze, zagram jeszcze jedną partię z nim. Mam nadzieję, że uda się to zwyciężyć, bo teraz seria zwycięstw jest piękna. Znowu gramy to samo. Zobaczcie, jak często z przeciwnikami powtarzamy ruchy. C4 znowu dam szacha. Goniec się poprawił na D2. Ok, tutaj grozi po prostu wzięcie teraz. Ale chyba taki ruch jest. Nie? Skoczek. Tak. No dziab. Znowu tu? Tu i znowu tracę hetmana. Nie, no nie, teraz to chyba nie tracę. Takie posunięcie. Aha, bo on może po prostu tutaj wybić. Tak zwyczajnie. Ale wtedy mam taki ruch. Piękny. Tam atakuje i tu. Takie posunięcie. No jest. Zbiłeś. Muszę zbić. I tak. Dobra. To jesteśmy chyba w domu. Tutaj. Szach. Kurczę, nie daje mata w ogóle. Niech będzie tak, taki ruch. Aha, bo on ma też taką opcję. G5 do ataku. Tak. Dobre odejście gońca będę miał tutaj, może, ale to się otwierają linie też. Hetman A4 pewnie kombinuje. No i zagrał. Tak po prostu zagrał. Ale mam chyba tutaj takie zagranie. I tutaj. Wieża może zbić. Szach tu. Tu, tu. Wieża zbiła. Ok. Mogę zbić hetmanem. Mogę zbić taki ruch. Ryzyk fizyk, skoczek G4. Szach tu. Tu hetman, tu. Kurczę, ładnie gra. Dobra, zbijam. Bo też będę miał odejście królem na D8, a tu już jest jakaś tam groźba.
Bije. Proszę wzięcie wieży. Jak król zbija, mam szacha. Skoczek to tu, trochę się powymienia. Pionków dużo, król w centrum. Ależ się zadyma robi, nie? Taktyki co nie miara. Wieża F3 to wracam chyba? Cały czas to na władzę muszę mieć, ale mam król D8, więc tutaj król dobrze też ucieka. Jak tak, to tak, jak tu, to tu. Bijesz? Nie, no jest ok, powinno być ok. Figury weszły do gry. Szach nastąpił, muszę tak. Ok, zbiłeś. A to ja mogę? O, wieża wisi. No dobra, zbijam. A tutaj z szachem i jeszcze mi tą wieżę bierzesz. Ajajaj. Dobra, ale... A, to bierzesz jeszcze. Świetnie, Krzysztof. No to teraz się popisałeś, naprawdę. Jedyne, na co mogę liczyć, to na pionki. I to w sumie nie wiem, w jakiej wersji. Ładnie mnie tutaj poogrywał. Dobra, biorę. Ładnie mnie poogrywał, niestety. Za dużo ma pionków z tamtej strony. Też muszę coś pozbijać, ale to już jest kiepsko. Ile czasu? Remis z jakimś tam fartem. Dobra, moi drodzy, 2578, drugi odcinek chyba uważam za zakończony, będzie walka powoli do przodu, nie jest łatwo, ale prawie 2 godziny gry z rzędu dla mnie to jest troszkę dużo, ale próbujemy przyzwyczaić się do tego tempa. Dzięki za dzisiaj i co? Widzimy się w kolejnych odsłonach. Pozdrawiam, cześć.